projektu w sprawie wózetki na ulicy Bajecznej. Państwa do rady wpłyną wniosek spółki Konfidio Spółka do spółki komandytowo-akcyjnej dotyczącej ustalenia warunków zawodowych na inwestycji pod nazwą budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach niektórych budynków, infrastrukturą komunikacyjną, miejscami parkingowymi nadziemnymi, garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Bajecznej jeśli chodzi o sam inwestycji, to generalnie teren położony jest między bulwarami i szlakami, ograniczony tą agendą bajeczną. Inwestor planuje zbudowanie dzielnicy budynków siedmiu komunikacyjnych o wysokości powyższej 2 metrów. Zasilnia zawodowa ma wysokość 22 metra. Dojazd planowanej inwestycji ma być z ulicy Widok poprzez drogę wewnętrzną Bajeczną. Jeśli chodzi o miejsca postojowe, przewiduje się je w garażach podziemnych na terenie inwestycji. Ilość ma być dostosowana do przeznaczenia i sposobu zabudowy zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury. W niektórych budynkach planuje się powierzchnię usługową w części parterowej. Planowane usługi dotyczą takich, które nie oddziałują negatywnie na środowisko, czyli na przykład lokale handlowe, oświatowe, opieka zdrowotna, bankowy, gastronomia itp. Wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy kształtuje się na poziomie od 25 do 37%. Geometria dachu ma ją przeważać na tej masy. To w zasadzie tyle ogólnie. To może jakieś pytania? Nie, ja nie mogę.
Ewentualnie zdjęcia przed szczelnikami.
Dobrze, pan Janusz pokazał, które to są. Janusz, możesz tam na mapie pokazać cały ten teren? Proszę podać na mapę. O wizualizacji nie mamy przecież. Tak, tak, no tylko to się tak odświeża niestety, nie jest moja akurat zbyt. Dojazdowa wewnętrzna, to chodzi o ten dział. W jakimś stopniu no, przewietrzenie miasta, zwłaszcza gdy jest taka teraz sytuacja ciężka. A tu jest właśnie. Wszyscy po prostu się dusimy. 32, 31 to jest to. Tak, widać, że w domu planie nie jest przewidziane, że jest słaba, bo jest korytarz. Co jest w tej chwili tam? To jest teraz kulturnia, że tam te magazyny. Kiedy baraki teraz? Kiedy baraki, to już wie. To chodzi o te działki, tą działkę, tą działkę. Bo my może to muszę się zastanawiać, jak to ujęło. Droga dojazdowa ma być z ulicy Bajecznej. Tam już chyba nic nie ma. Wyłożony ten barak obok to jest sąsiednia. Że inwestycja będzie zarzucała korzystać. Nie będą żadne wyjeżdżać. Coś takiego. Na teren magazynów ciężko jest wejść. Następna inwestycja ma na ten drive. No to już jest. Tutaj wiesz, no chodziło o odświeżanie tego. Tutaj mamy kasę. No. Thank you.
Ja się odjeżdżę, coś o tym planu, bo
Thank you.